Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Kiedy w październiku bieżącego roku prezydent Władimir Putin poinformował, że Europa będzie mogła kupować gaz od Rosji przez Turcję, wielu analityków, wielu komentatorów i publicystów, no, tak naprawdę, zachodziło w głowę, jak to możliwe po tych wszystkich sankcjach, które zostały nałożone właśnie na Federację Rosyjską po 24 lutego bieżącego roku. Kiedy Władimir Putin spotkał się z prezydentem Turcji, Recepem Erdoanem, i nastąpiło to 13 października w Astanie, to był szczyt tak zwanej konferencji na rzecz interakcji i środków budowy zaufania w Azji, no, Tutaj prezydent rosyjski zaznaczył, że ten szlak przez Turcję ma być najbardziej niezawodną drogą transportu tego surowca z Rosji do Unii Europejskiej. No i warto oczywiście przypomnieć, że miało to już miejsce po wysadzeniu Nord Stream, co miało miejsce 26 września bieżącego roku. Natomiast to ogłoszenie i właściwie zaanonsowanie Podczas spotkania obu przywódców tej, tego nowego rozdziału we współpracy energetycznej jest rzeczywiście bardzo istotnym przełomem i absolutnie nie możemy tego lekceważyć, omawiając kwestie bezpieczeństwa w naszej części Europy. Zresztą, jeszcze przed samym spotkaniem z prezydentem Erdoanem, Władimir Putin dzień wcześniej, 12 października, właściwie niespodziewanie dla wszystkich ogłosił, że skoro rociągi bałtyckie nie mają szansy na funkcjonowanie nie mają szansy w najbliższym, Perspektywie na, na, na dostarczanie błękitnego paliwa do Europy Zachodniej, no to Rosja jest w stanie przekierować. Ten eksport przez Morze Czarne i właściwie uczynić z Turcji największy w Europie hub gazowy, taki ośrodek dystrybucji i redystrybucji gazu. No, w samej Turcji sporo osób było zaskoczonych w ogóle tą propozycją, nawet minister energii Republiki Tureckiej. Natomiast faktem jest, że prezydent Erdogan zareagował bardzo szybko, bardzo sprawnie i właściwie wydał dyspozycję do tego, aby Przygotować Turcję właśnie do roli takiego, takiego hubu gazowego. Zresztą tutaj powiedział wprost, że wydaje polecenie i Ministerstwu Energii, i innym instytucjom tureckim na rozpoczęcie wspólnych badań z Federacją Rosyjską i tak, aby można było jak najsprawniej, jak najszybciej uruchomić odpowiednie, można powiedzieć, takie międzynarodowe centrum dystrybucyjne. Właśnie na terenie Republiki, Republiki Tureckiej. I tutaj cała ta propozycja rosyjska i te uzgodnienia rosyjsko-tureckie przewidują rozbudowę istniejącego już gazociągu Turecki Potok. Warto tutaj wspomnieć o tym, że turecki potok od samego początku był, był planowany na znacznie, większe, na znacznie większy eksport. Dzisiaj dwie nitki tureckiego potoku, Turk Stream, mają przesył około 31,5 miliarda metrów sześciennych rocznie. To zresztą jest tak naprawdę połowa tego, co planowano kiedyś, kiedyś zrobić, i właściwie ta możliwość podwojenia przepustowości jest całkiem realna. Jest to jak najbardziej w sensie takim inżynierskim, w sensie technicznym do zrobienia. No i oczywiście też warto zwrócić uwagę na ten cały projekt pod kątem geopolityki, ponieważ Turcja prowadzi politykę wielowektorową, prowadzi politykę zero wrogów wśród sąsiadów. Tutaj ja wielokrotnie mówiłem, o Achmecie Davutoglu, byłym ministrze spraw zagranicznych Turcji, szefie, byłym szefie dyplomacji, który, profesorze stosunków międzynarodowych, który napisał książkę pod tytułem Głębia strategiczna właśnie o, o tej strategii tureckiej polityki zagranicznej na, na najbliższe dekady i ta strategia energetyczna, którą obecnie realizuje prezydent Erdoğan jest tak naprawdę wpisana w całą Tą z całą tą strategię polityki zagranicznej. Chodzi o pobudzenie dynamicznego po, pobudzenie gospodarki, tak aby ten dynamiczny rozwój gospodarki nie tylko przynosił oczywiście bezpieczeństwo gospodarcze, energetyczne obywatelom Turcji, ale także aby lewarował pozycję tego państwa na arenie, na arenie międzynarodowej. I to warto oczywiście mieć, mieć na uwadze. Turcja od dłuższego czasu bardzo dobrze współpracuje z Rosją, importuje naprawdę spore ilości ilości gazu, no warto tylko przypomnieć te dane oficjalne z roku 2021, które mówią o tym, że że Turcja importowała z Rosji 27 miliardów metrów sześciennych gazu, no głównie przez, przez Błękitny Potok i przez właśnie turecki Potok. Tutaj, oczywiście, bardzo istotnym elementem jest także ten punkt odniesienia Polski, ponieważ przez wiele, wiele lat mówiono nam, że odcięcie się od dostaw gazu z Rosji, że tak zwana dywersyfikacja. No, Oczywiście rozumiana, tak jak rozumieją to rozumie to obecny establishment, będzie powodować to, że Polska będzie bezpieczna w sensie energetycznym i że to Polska będzie mogła stać się hubem gazowym, właśnie takim ośrodkiem, międzynarodowym ośrodkiem dystrybucji, centrum dystrybucji tego, tego gazu. Natomiast no widzimy, że dzisiaj tak naprawdę stajemy się tymi gazowymi, energetycznymi peryferiami i, i mimo tego, że Polska. Miała wielokrotnie możliwość no, stworzenia i swoich elektrowni jądrowych i, i także miała możliwość no, zabezpieczenia swoich strategicznych interesów, jeśli chodzi o energetykę, o wydobycie węgla. Widzimy, że kopalnie że Polska śpi, mówiąc tak kolokwialnie, śpiąc na węglu, dzisiaj ma problem w ogóle z, 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 z właśnie z dostawami, z dostawami węgla dla, dla odbiorców. No, to, jest wielki, to jest oczywiście wielki problem. Turcja potrafi wykorzystać swoje położenie geopolityczne. Potrafi wykorzystać swoje położenie geograficzne, natomiast Polska, Polska absolutnie tego nie potrafi, co, co jest oczywiście moim zdaniem skutkiem błędnej polityki, która wynika oczywiście z niskiej kultury strategicznej, z lekceważenia, z lekceważenia realpolitik, z lekceważenia samej geopolityki i, i próba takiego doktrynerstwa, takiego myślenia romantycznego i przedkładania mitów i marzeń nad realne oceny. Układu Sił i Interesów, niestety się tutaj mści. Dziękuję Państwu za uwagę.